Cześć wszystkim, witam serdecznie. Nazywam się Bartek Korowniczak, ze mną jest Robert Neyma. Chcieliśmy dzisiaj zrobić prezentację sprzętu biwakowego, zimowego sprzętu biwakowego i to będziemy Wam dzisiaj pokazywać. Tak więc, ja tu jestem jedynie osobą, że tak powiem, od wtrącania się i przeszkadzania bardziej, a całą naszą dzisiejszą dyskusję będzie prowadził Robert Neyma, pseudonim Kajman. Większość z Was dobrze go zna, ci, którzy go nie znają, wspinacz, górzysta, doświadczenie górskie już ponad 40-letnie, członek zarządu Klubu Wysokogórskiego Warszawa oraz instruktor, jeden z instruktorów. Dzisiaj prowadzi nas w ten zimowy biwak, przedstawi nam doświadczenie, które zebrał na przestrzeni tych 40 lat. Pokaże nam przede wszystkim sprzęt, wyjaśni jak to działa, czym się różni, na co zwracać uwagę przy zakupie sprzętu i z czym to się je. Zaczniemy od namiotów. Mamy dwa, tutaj zgromadziliśmy dwa typy namiotów. Jeden typ to są namioty takie cięższe, dwupowłokowe. To jest namiot akurat Ferrino Makalu 2, czyli namiot z tropikiem wnętrze, tropik, tutaj boczne przedsionki, wchodzi się z boku. Bardzo fajną rzeczą jest sposób jego rozbijania, to znaczy te maszty są na takich gumach, nie trzeba tego przetykać. Namiot pancerny, ale niestety ciężki, jakieś 3,5 kg wagi. Nadaje się do tego, jak idziemy ciężko, zbrojnie, żeby, nie wiem, na przykład jak wybierzemy się na polanę pod wysoką, no to to... Drugi namiot to jest bardzo popularny namiot Marabout Komodo. Waga podobna chyba też po 3,5. Tak jest, po 3,5 kg. Też dosyć solidny. Minusem w stosunku do tamtego jest konieczność przetykania masztów przez te rękawy, co w jakichś tam gorszych warunkach pogodowych jest dosyć uciążliwe. No też przedsionek jest trochę mniejszy, ale zdaje się, że miejsca w środku jest chyba ciut więcej. Oba namioty mają fartuchy śnieżne, co w przypadku biwakowania zimą jest bardzo istotne, bo możemy to sobie, nie wiem, kamieniami, śniegiem troszkę przysypać i ten w razie wystąpienia wiatru i opadu śniegu. Druga kategoria namiotów to są namioty jednopowłokowe. To jest akurat namiot produkcji polskiej firmy Montano, czyli popularnie zwany Taggio Montano. Ten namiot, podobnie jak drugi taki namiot renomowanej firmy MSR, one oba ważą jakieś 1420-50 gram razem ze szpilkami. To są namioty, które już można zabrać na wspinanie w terenie takim, gdzie nie będziemy, nie wiem, siedzieć na półeczce maleńkiej, tylko przewidujemy, że będziemy mieli na tyle dużo miejsca na biwaku, że będziemy ten namiot mogli rozbić. Ale on już się nadaje na takie, powiedzmy, że musimy z tymi wszystkimi klamotami się wspinać. Ta waga jest ok. Taki namiot musi być z tkaniny takiej, no, dobrze oddychającej, bo to jest inaczej bardzo się rosi w środku. No, ten akurat jest fajny, widać, że on jest bardzo wąski, więc tutaj dwie osoby dosyć wygodnie się śpi, jeżeli głowami w przeciwne strony śpi. Oczywiście plecaki też trzymamy raczej pod głowami, ewentualnie pod nogami, ze względu na brak tego miejsca. Nie ma, no albo na zewnątrz zupełnie, w jakiejś torbie. Tak. Dużym minusem tego plecaka, znaczy to, że to jest raczej plecak na zimę, namiot na zimę, jest to, że jeżeli nam pada deszcz, to musimy to prawie dotąd zamknąć. I wtedy ta wentylacja jest, powiedzmy, średnia. Jeśli otworzymy więcej, no to ten deszcz będzie nam tutaj wpadał. Trzeba być też bardzo ostrożnym przygotowaniu wewnątrz. Taką przygodę mieliśmy akurat, ja spałem w jednym namiocie, dwie osoby w drugim, Valle Blanche, i tam ci się trochę przytruli tlenkiem węgla, bo zamknęli go szczelnie i gotowali w środku. Ten
MSR, którego tu pokazywałem, on dałby się do znacznie mniejszego opakowania spakować niż to. To opakowanie jest bardzo luźne, więc te namioty dają się spakować do znacznie mniejszej objętości. Tego już nie wyciągamy. Tak? Ten MSR w bardzo fajny sposób się rozwija, bo tylko do połowy trzeba przetkać maszty przez kanały, a druga połowa masztu się zapina na też takie zaczepy, podobne jak ten Ferzino, który wcześniej pokazywaliśmy. No ten namiot, jak widać, nie musi nawet być przypięty, aczkolwiek jeśli wiatr wieje i zupełnie wszystko wyjmiemy, to nam może odlecieć. I w takim namiocie jest dosyć ciepło. Tak jest, czyli podsumowując, różnica pomiędzy namiotami dwupowłokowymi a jednopowłokowymi, czyli po pierwsze różnica wady, tak? Tak. Ale co za tym idzie, różnica... komforcie. Tak jest, w komforcie. Namiot dwupowłokowy, troszeczkę cięższy, będzie dużo lepiej się sprawdzał w miejscach biwakowych, gdzie będziemy spędzać kilka dni, kilka nocy, tam gdzie chcemy się wygodnie wyspać, zrestować, odpocząć, czy to podczas aklimatyzacji, czy to podczas długiego wspinania. Takie namioty jednopowłokowe to są namioty dobre do takich szybkich akcji, gdzie idziemy w konkretnym celu, atakujemy, musimy się przesłać, bo nasz cel jest dosyć długi, dosyć poważny i możemy dzięki tej niskiej wadze znieść go cały dzień w plecaku, nie jest to wtedy żaden problem. Także to jest zasadnicza różnica. Można i w takich namiotach atakować całe szczyty, ludzie tak też robią. Tutaj bardziej w grę wchodzi styl typowy fast and light, ale jeżeli ktoś jest zdecydowanie dużo poważniejszym zwolennikiem tej filozofii fast and light, no to mamy jeszcze jedno rozwiązanie do spania. Łachty biwakowe porządne specjalnie dużo lżejsze nie będą. Natomiast jeżeli przewidujemy wspinanie na takiej drodze, gdzie nie będziemy mieli jakichś większych pól śnieżnych, półek, takich dużych półek, gdzie byśmy mogli taki namiot sobie postawić, tylko musimy się liczyć, że będziemy na przykład, jedna osoba będzie na jednej półeczce sobie spała, druga na drugiej, albo wręcz na siedząco, to rozwiązaniem dobrym jest płachta biwakowa. Tutaj mamy dwie płachty biwakowe. One ważą tyle samo, jakieś 550 gram każda z nich, więc łącznie to jest 1100, więc no nie tak dużo mniej niż ten namiot. W tych płachtach oczywiście będzie mniej wygodnie i nie będzie tak ciepło jak w namiocie, ale możemy spać osobno. I jedna z tych płacht to jest płachta Gore-Texowa z Gore-Texu wojskowego, ale takiego bardzo lekkiego, uszyta według mojego projektu przez podwarszawską firmę Night Fox czy coś takiego. Wygląda to tak, ona jest bardzo długa. Jest na tyle długa, że tutaj spokojnie możemy sobie pod głową włożyć plecak pod głowę. Co więcej, jak śpimy sobie w takiej płachcie, no to musimy wejść trochę niżej. Uciekać. Powinniśmy spać z butami. Najlepiej, jeśli to są buty z bodkiem, wtedy bierzemy je do śpiwora, buty bez bodka, to przynajmniej do środka trzeba wziąć, żeby one w nocy nam troszeczkę wyschły. Może by ktoś, nie wiem, jest. I w takiej płachcie zimą śpimy, materac wkładamy do środka, więc ona musi być na tyle duża. Ten materac Barta Neo Air X-Term, on jest materacem prostokątnym i to jest troszeczkę minus. Tutaj mam stary bardzo Karimat Karimora. Ten Karimat ma, nie wiem, ze 35 lat co najmniej. I ja go sobie przyciąłem. Tak, weź chyba na koniec. Przyciąłem w taki sposób, do takiego kształtu, jak często są, na przykład X-Term też jest w wersji takiej właśnie zwężającej jeszcze się. Jeszcze duma wiele termaresów jest tak robione.
i do płatki o tyle jest to lepsze, bo że płatka przy nogach jest węższa. I może kogoś zapakujemy do tego. Kubuś, pakuj się do środka. Bierzemy. Z tym termarestem byłoby to wygodniej, bo on by się nam tak nie zwijał. Możemy sami się jednej drugiej. Ładujemy to tutaj. Płatka rozpina się z boku. No powiedzmy, że bez śpiwora. Chcesz, żeby poszedł śpiwu, a tak to... Kolega się ładuje w ten sposób, z boku się zapina, pod głowę tutaj do tego gigantycznego kaptura ładuje plecak. Tutaj niby też można zapiąć, ale warto zostawić sobie troszkę przynajmniej z boku. Otwór na oddychanie i twarz trzymać przy tym otworze, żeby oddychać, no żeby to nam się... I tak, nie wiem, z mojego doświadczenia, jeżeli oddycham do tego otworu, to ona praktycznie nigdy mi się nie zapociła w środku. Tak, bo tutaj... I w takiej płacie można też na siedzący. Dobra, była. Bo tutaj, Robercie, pojawiło się pytanie na czacie. Tak. Jak jest z oddychaniem płatki? Czy one w ogóle oddychają? Czy tak. Śpiwór nie jest mokry rano? To jest płatka bloktersowa i w niej jest bardzo sucho. Natomiast odradzałbym płatki z innych, znaczy minusem jest oczywiście cena, ale odradzałbym płatki, które nie są albo z Gore-Texu, albo z Iwentu. Bo nawet mieliśmy kiedyś coś takiego, przyjechaliśmy w nocy do Chamonix, na parkingu spaliśmy, było nas czterech, trzech miało płatki właśnie albo Event, albo Gore-Tex, jeden miał płatkę bodajże salewy z czegoś tam. No i rano wyszło trzech suchych ludzi, jeden w totalnie mokrym śpiwodzie. Tutaj mamy drugą płatkę. To jest w ogóle, wydaje mi się, najlepsza płatka, która była robiona, ale niestety przestali ją produkować. Być może gdzieś na jakichś wyprzedażach jeszcze można ją znaleźć. Był taki moment, kiedy właśnie były wyprzedaże i koledzy pokupowali ją w okolicach jakichś 110 funtów, więc to było bardzo, bardzo tanio. To było o połowę chyba przecenione. To jest płatka z Eventu, który bardzo dobrze oddycha. I tutaj też poproszę, może przysiąść do niej. Ona akurat rozpina się tu na środku, to nie, właśnie do niej, ona jest węższa od tamtej i do niej taki termarest nie zwężający się. To nawet na fotelu możesz wejść. To będzie substytut półki biwakowej. Ona jest wąska na dole, to jest jej minus. Natomiast ma takie rękawki. Te rękawki są bardzo fajne, bo można na przykład siedząc na półce, no to trochę wygląda jak Wingsuit, nie? I można by go wyrzucić tutaj za 15 piętra. Ale to wiesz, tu masz kaptur. O, tu ona jest bardzo obszerna, ale powiedzmy na półce siedząc można przed sobą trzymać... Gdzie tu jakiś ten jest? Można trzymać, nie wiem, gotowanie w łapkach tutaj, czy coś tam. Także to jest bardzo, bardzo fajne. A potem jak się idzie spać, no to oczywiście ręce się zabiera stąd. Zaciąga się to. No i już. I ta płatka też bardzo dobrze oddycha. Robercie, jeszcze tutaj pytanie z czatu. Jaki koszt tej maty Moro i czy jest do dostania? Tak jak mówisz, obiecał na żonę tej wcześniejszej maty. Znaczy maty. Tamtej płatki. Znaczy jest problem z materiałem, bo wtedy jak ja to szyłem, to troszkę tego Gore-Texu takiego lekkiego miał ten człowiek. On sprowadza generalnie Gore-Texy. Kiedyś tak było. Sprowadzał Gore-Texy
wojskowe z zagranicy, ale większość materiałów, które miały były dużo bardziej pancerne i ta płatka ważyła w tamtym innym wydaniu ważyła około kilograma, więc ale uszycie tego z materiałem, to, to już było ze 7 lat temu, to było chyba 350 zł, więc to, to było bardzo, bardzo tanie. No taka cena katalogowa dobrej płatki z Gore-Texu czy z Eventu to jest rzędu no, powyżej 1000 zł niestety. Także to, to na takie rzeczy warto polować, żeby trafić z jakiejś wyprzedaży. Tylko tak jak wspominałem jeszcze, ja może tego nie będę nadmuchiwał, że jednak lepiej mieć. Weź złap tam. I na przykład tu jest wiersz. W tym kształcie takim zaokrąglonym i tam zwężającym się. Tak jak wiesz, różnica jest dosyć spora pomiędzy równoga. Tak, pomiędzy taką a tą prostokątną, a tą różnicą, a tą a tą, która się faktycznie. Bo na to myślę, że to będą dosłownie gramy. Aha, taka płatka, która pokaż jakiej to jest grubości. No to po prostu komfort spania na tym, no to jest 6 cm. No, tak. Ale jeszcze o matach dmuchanych, tutaj matach będziemy wspominać później, także zostawię. A to teraz może. Jeszcze płatka awaryjna. A, płatka awaryjna, dobra. Płatka awaryjna, tak zwana bobby bag, to jest bardzo popularne w Wielkiej Brytanii. Oni, ta akurat jest dwuosobowa, waży 400 gram. Oni produkują to w wersjach chyba nawet 12-osobowych. Jak wycieczka szkolna idzie sobie gdzieś tam na te wzgórza w Szkocji, no generalnie oni pogodę mają słabą i nie wiem, nawet na odpoczynek chcą stanąć, wiatr wieje, deszcz pada, to taką wielką płatkę rozpinają i w tym sobie siedzą. Ta akurat, to jest płatka, która, którą warto brać na wspinanie, jeżeli jest duże prawdopodobieństwo, że nie będziemy mieli biwaku, ale jeżeli biwak się przydarzy, no to powiedzmy w wersji takiej no, mało komfortowej, ale z plecakiem i kurtką puchową powinniśmy ten biwak w niezłych warunkach przytrzymać. Tutaj niestety się siedzi w tej płatce, jakbyście mogli we dwóch do niej wleć. Siedzi się na tych czarnych. Na tym? Tak. Tak, no i jest okienko. Kamery, żeby widziałem. Jest, poczekaj troszkę. To ja będę trzymać. O! I koledzy sobie tak, założyliby na siebie jeszcze kurtki puchowe i jakoś by noc przetrzymali. Jeżeli tutaj byśmy od, w środku odpalili jeszcze jakiegoś jetboila czy inne gotowanie, to nawet bez kurtki puchowej po prostu tam się robi niesamowicie gorąco, więc metodą na przetrzymanie mroźnej nocy, nawet bez innych dodatkowych akcesoriów, to jest po prostu, no wtedy się nie pośpi, ale powiedzmy co godzinę, na chwilę, na parę minut odpalić palnik, to naprawdę będzie bardzo ciepło w środku. I można spokojnie sobie noc przetrzymać. To jest fajnie. Jedynym mankamentem takiego rozwiązania mogą być skarpetki kolegi, które rzuci po prostu. No nie, no w butach, no to już się siedzi w butach, no bo to tu jeszcze taki to wentylacyjny był kominek z boczku. Tak, tak, kominek, tak. Przez który domo. To jest pokrowcem jednocześnie. Do czego pana, przez który pada powietrze. I to tak jak mówisz, jako część takiego systemu ratunkowego. Tak, ja na przykład jak chodziłem na takie drogi, gdzie nie wiem, na przykład na Kazalnicy, czy Filar Ganku, czy jakieś inne takie duże drogi, które akurat zawsze mi się udawało po ciemku skończyć i zejść, ale różnie to mogło być, to tą płatkę brałem plus kurtka stanowiskowa. Również wtedy jak z Andrzejem Marciszem, żeśmy na Iversie grali, to nie mieliśmy regularnego sprzętu biwakowego. Znaczy wycofaliśmy się wtedy, ale
nie mieliśmy regularnego sprzętu biwakowego, tylko tą właśnie płachtę wzięliśmy i kurtki puchowe. O, może wróćmy do tematu Karimat i Mat. Jak już zaczęliśmy, to rozwijmy ten temat. No, obecnie chyba najczęściej spotykane w środowisku w świecie górskim są tematy dmuchane, które już pokazywaliśmy. Akurat te, które widzicie tutaj na nagraniu, są to maty firmy Thermarest, produkujące jedne z najcieplejszych tego typu, jeżeli nie najcieplejsze tego typu maty. Są to maty dmuchane, także musimy je albo dmuchać własnymi płucami, albo dostajemy w zestawie worek, za pomocą którego zbieramy powietrze i to powietrze do tej maty wtłaczamy. Dzięki temu na przykład na wysokości nie mamy tego obciążenia dodatkowego dla płuc, które występowałoby przy dmuchaniu takiej maty. Tak jak widzicie, jest ona naprawdę gruba, można się na niej naprawdę komfortowo wyspać. Przede wszystkim bardzo dobrze izoluje od chłodu podłoża, od śniegu, od lodu. Maty, karimaty mają swój współczynnik herwaliu, tak? Tak. No tam mam chyba 5-7. A nowe modele nawet 7, z tego co się orientowałem, także one... Ale to na tym to już wrażenie jest takie, jakby to grzało. Dokładnie tak. Na śpicie na lodowcu, nasza ekipa z KWO na Blanku spała na czymś takim. Dla porównania ten taki dosyć fajny karimat, też Thermaresta, on ma 2. Tak. I widać różnicę na grubości i skąd ten współczynnik R-value się bierze, tak? Zdecydowanie tutaj widać bardzo dużą różnicę. Przy spaniu na czymś takim, na lodowcu, przez kilka nocy nie czułem, że śpię na kilkudziesięciometrowej warstwie lodu, naprawdę świetnie izolowała podłoża. Także to są plusy takiej maty. Jakie są minusy takiej maty? Jest to, tak jak wspomniałem, mata dmuchana, w środku niej znajduje się powietrze. Te ścianki są wytrzymałe, ale one nie są aż tak grube, jakbyśmy chcieli. Tutaj oczywiście istnieje kompromis pomiędzy wytrzymałością a wagą. Także minusem tego rozwiązania jest to, jeżeli ta mata nam się przebije i nie mamy zestawu naprawczego, no, sytuacja jest nieciekawa. Jeżeli mamy ten zestaw naprawczy, możemy się ratować, ale przy drugim, trzecim, czwartym przebiciu. Czyli powiedzmy do spania na śniegu, to one są super, aczkolwiek podobno, no przynajmniej tak piszą, to nie będzie tak wygodnie, ale podobno nawet nie nadmuchana. Tak, nawet nie ma około 2. Tak jest. Tak, to tam jakieś są warstwy srebra, jakieś różne w środku. Także też powinna trochę izolować, ale będzie oczywiście niewygodnie. I na przykład jeśli, nie wiem, wybieramy się gdzieś latem do Koleby, czy coś, gdzie będziemy spali na kamieniach, no to zdecydowanie powinniśmy wziąć jednak coś takiego pancernego. Tak jest. Tutaj też jest dylemat przy górach wysokich. Jeszcze dokończę, na przykład w tym namieciku, ja dosyć dużo biwaków z koleżanką Gosią miałem. Ja miałem tego Xterma ciepłutkiego, a ona miała taką karimatę. W związku z tym wszystkie zbędne rzeczy typu liny, liofy i tak dalej, ona ładowała pod tą karimatę, no i też jakoś tam jej było nieźle. Tak jest, oba rozwiązania mają... Tą karimatę też warto przyciąć do tego kształtu, co pokazywaliśmy. Kształtu owalnego, zakrąglonego, tak jest. Tak. I węższego na dole. Tak jest. Tutaj też... Tak jak widzicie, pomiędzy tymi dwoma ekstermami waga praktycznie taka sama, izolacja termiczna. Waga 4, zapisaliśmy gdzieś. Tak, Xterm waży około, z tego co ważyliśmy, waży około 470 gramów. Teraz różnica w kształcie. Robecie, może wyjaśnić nam, czemu ta różnica w kształcie i jakie ona ma znaczenie w tych matach? No na przykład... Znaczy troszeczkę mniejszy będzie, ale to jest mało istotne, natomiast przede wszystkim do spania w płachcie biwakowej. Bo te płachty są wąskie i z takim Thermarestem będzie bardzo ciężko, bardzo ciasno w nogach. A tak jak mówiłem, szczególnie zimą, materac powinien być w środku płachty, bo inaczej jakieś, nie wiem, pyłówki, inne rzeczy nam się dostają między materac a płachtę i to nas wtedy będzie ziemiło. Jeszcze wracając do tematu karimat, mamy dwa, że tak powiem, na rynku dostępne kształty. W różny sposób one się składają. Mamy tradycyjne rolowane karimaty
i mamy właśnie te karimaty harmoniki. No tak naprawdę większość osób z tej harmoniki spokojnie przynajmniej jeden albo dwa segmenty może uciąć i wtedy na przykład to coś takiego można do, jako siedzisko wykorzystywać sobie gdzieś tam. Nawet złożoną harmonikę można wykorzystać w takim podejściu właśnie jako czy siedzisko, czy tego typu baję. No ona jest również minimalnie poręczniejsza, jeżeli chodzi o przypięcie na przykład pod plecach i noszenie pod plecach. No tak, ale tamto jest z kolei maleńkie. Ten X-term po spakowaniu jest maleńki. X-term włuchany po spakowaniu jest dużo, dużo mniejszy. No to waży no jednak 285 gram, więc sporo mniej. To jest X-term złożony, że tak powiem, na szybko, ale widać naprawdę znaczną różnicę w transporcie tych dwóch mat. Oczywiście najważniejsza różnica to jest różnica w cenie. Taką karimatę kupicie od 100 do 200 zł. Za coś takiego musicie już zapłacić 1000. Z tym się trzeba liczyć, niestety. Ale za pieniążkami idzie, jak widzicie, komfort, idzie przede wszystkim waga i rozmiar. Dobrze, także karimaty, maty mamy omówione. No to, żeby się na tej macie wyspać, to trzeba w czymś spać, tak? Tak. Także mamy tutaj kilka śpiworków, które chcielibyśmy Wam zaprezentować. Różne zestawy. Mamy od kolega przywiózł z Cumulus Alaska 1300 gram puchu. Ten śpiwór, no tego akurat na filmie nie widać, ale on jest bardzo ciężki. Ile waży łącznie? 2 kilo. Po spakowaniu myślę, że też pakunek jest olbrzymi, więc na pewno nie jest to śpiwór, który można wziąć na wspinanie. Ja osobiście jestem zwolennikiem modułowości. Żeby nie mieć, nie wiem, śpiwora, powiedzmy jak jedziemy w Himalaje, trzeba by mieć jeden śpiwór do spania niżej, gdzie jest bardzo ciepło albo ciepło i jakiś taki śpiwór do spania bardzo wysoko. Zamiast tego można uciekać stąd. Zamiast tego można jedno w drugie włożyć. Tutaj ja na przykład z moich śpiworów, to jest śpiwór Yeti, stary, już nie pamiętam jakiej nazwy, 500 gram puchu, nie mam cieplejszego śpiwora. Mam taki leciuteńki śpiworek, który ma 200 gram puchu, też Cumulus X-Lite. X-Lite. On cały waży i to jest wersja przedłużona o jedną komorę ze względu na mój wzrost. On waży chyba 400 gram w tej wersji przedłużonej. Tak jak trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to bez kaptura, tak? Czyli tutaj się kończy. Jeżeli macie śpiwór troszeczkę dłuższy od Was, oczywiście możecie to można się jakoś się tym opatulić. Tak, ale do spania w takim X-Lite można wykorzystać na przykład kurtkę puchową, tak? Tak. I jest też Cumulusa Kilt. Kilt to jest takie coś, co nie ma części od spodu śpiwora i też nie ma kaptura. Tutaj są takie gumy, którymi można go zespolić z matą czy karimatą, ale ja muszę przyznać, że z mojego doświadczenia to nawet nie ma potrzeby. Ja spałem w tym kilcie, nigdy go nie łączyłem z matą i jakoś jak się za bardzo człowiek nie wierci, to nie podwiewa. Ten kilt to jest akurat najgrubszy, 450 gram, ale całe to waży, nie wiem, 670 gram i jest naprawdę bardzo małe po spakowaniu. Jeżeli na wspinanie zimowe, no to praktycznie prawie zawsze mamy kurtkę puchową, bo no choćby na stanowiska i możemy tą kurtkę wykorzystać do spania. To jest kurtka Cumulus Neo Air, bardzo dobrej jakości, bardzo lekka, bo ona poniżej pół kilo w wersji XL waży, a ma chyba 270 gram puchu. W tej kurtce i w tym kilcie, w tym namiocie wiele nocy spędziłem w temperaturach takich, no nie wiem, do jakichś 15-17 stopni i to poza tą kurtką będąc naprawdę lekko ubrany, więc to jest zestaw
cieplutki. Pytanie z czatu padło, jak budujesz zestaw śpiworów? Jak jeszcze na przykład właśnie z jakichś takich doświadczeń, które utwierdziły mnie w tym, żeby właśnie modułowo, to kiedyś mieszkając tydzień w Vallée Blanche, miałem ten śpiwór i kilt ze sobą i wieczorem, kiedy jeszcze było w miarę ciepło, zasypiałem sobie tylko w tym śpiworze i tak gdzieś w drugiej części nocy się budziłem, bo zaczynało być chłodno, wtedy naciągałem na siebie kilt i no, komfortowo do końca nocy sobie spałem. Jedno z drugim od początku to zdecydowanie było za ciepło. Do tego śpiwora ewentualnie też można włożyć ten cieniutki do środka i spać w jednym i w drugim. I to naprawdę bardzo, bardzo ciepło wtedy jest. Nawet przy samym slajdzie, który nie ma kaptura, możemy wykorzystać... Ale wystarczy jeden. Możemy, tak. Ale albo kaptur od kurtki. Kaptur od kurtki, dokładnie. Zakładamy kurtkę na siebie, wtedy ten lekki śpiwór, który może się nawet kończyć tutaj, dalej jesteśmy zakryci przez kurtkę, mamy śpiwór, czy to nawet i bluzy, a na to kurtki to nadaje bardzo duży, fajny komfort termiczny. No w dawnych czasach takie zestawy były używane, kurtka puchowa plus noga słonia. To był taki po prostu śpiwór bez żadnych suwaków, który kończył się gdzieś tutaj. No do tego musiała być bardzo gruba kurtka. Jak jesteśmy przy tych kurtkach i śpiworach, to jeszcze bym zwrócił uwagę na puch, który do środka rodzaj puchu, dokładnie. Do biwaków zimowych według mnie musi być puch hydrofobowy. Na przykład kurtka puchowa. Znaczy często no, używa się primalofty też. Primalofty są odporne na wilgoć, ale są dużo większe i dużo cięższe. Ale szczególnie objętość po spakowaniu jest bardzo duża. Primaloft, czyli puch sztuczny, tak? Dużo cięższy. Przy tych samych właściwościach termicznych od puchu, przy zamoczeniu... A przede wszystkim dużo większy pakunek. Dużo większy, tak, gabarytowo przy zamoczeniu nie traci tak szybko, albo nawet i w ogóle nie traci tych właściwości termicznych, ale, że tak powiem, producenci puchu oraz producenci ciuchów czy sprzętu puchowego też przeciwdziałają tej wilgoci i stosują, tak jak mówisz, puchy darmo. Bo teraz tak, kurtka stanowiskowa, właśnie dlaczego powinna być z puchu hydrofobowego? Powiedzmy, że wspinamy się w jakimś tam, nie wiem, mamy jakiegoś Gore-Texa na sobie, coś i tak dalej, schodzą pyłówki i przeważnie jesteśmy troszkę zaśnieżeni. Jeżeli teraz dojdziemy na stanowisko i założymy na siebie tą kurtkę, to w środku pod tą kurtką zrobi nam się ciepło i ten śnieg, który troszkę go jest na nas, się będzie topił i tą kurtkę będzie ona będzie namakała od środka. Także tu nawet, nie wiem, kurtka pokryta Gore-Texem czy coś nic nie pomoże, bo ona zamaka od środka, a nie od zewnątrz. To samo dotyczy może, no nie wiem, czy w mniejszym stopniu, tak w takich namiotach czy w płachtach, troszkę tej wilgoci w środku mamy. Jak tego kilta sobie dopiero co kupiłem, to na pierwszym biwaku z Tomkiem Klimczykiem, czyli z Klimasem popularnym, się bardzo przekonałem o stosowności tego zakupu. On miał śpiwór ze zwykłego puchu, też bardzo dobry jakiś też kumulus. I spaliśmy na takiej półce w płachtach biwakowych, w nocy trochę pyłówek schodziło, te pyłówki się dostawały do środka, w ogóle wleźliśmy do śpiworu troszeczkę zaśnieżeni, bo taka pogoda raczej była marna. No i on w nocy mówił, że zmarzł, a rano to powiedział, że drugi biwak to już w ogóle by nie wchodził w grę, bo jego śpiwór to flaczek się zrobił, a ten kilt naprawdę był praktycznie w ogóle nie widać było po nim tego, że było wilgotne. Tym bardziej, że przy na przykład ząbieniach kumulusie dopłata do puchu hydrofobowego jest naprawdę nieduża. A tak jak mówię. Kiedyś to pewnie było 30 zł od 100 gram. Nie wiem jak to jest. Nawet przy kwocie puchowego dobrej jakości śpiwora to jest śmieszna kwota, a naprawdę potrafi zrobić kolosalną różnicę. Także zwróćcie na to uwagę. To naprawdę, naprawdę może uratować Wam tyłek na zimowy biwak. Okej. Mamy ze sobą namioty, mamy ze sobą śpiwory.
Zostaje nam część nie mniej ważna zimowego biwaku, czyli... A jeszcze, przepraszam, tak? Jeśli chodzi o, biwak już awaryjny, powiedzmy w tym potybegu, założę tą gębę, no to jest, jak nie mamy nic na nogi, plecak, tu akurat jest Simon Makalu, on fajnie jest, bo jest taki bardzo długi, siedząc na jakiejś półce oczywiście należy się władować z nogami do tego plecaka, pomimo, że no, on jest cieniutki, ale to i tak tam sobie jakąś zrobimy atmosferę cieplejszą, tą kurtkę zapniemy, no tu jeszcze możemy, nie wiem, czymś się owinąć, próbować i noc się da przesiedzieć. To jest nieważne jak wygląda, ważne jak działa. Okay, czyli tematy wysypiania się i ochrony przed zimnem mamy ze sobą. Do spania jeszcze, nie będę się w damskich sprawach wypowiadał, ale butelka do sikania na biwaku zimowym to jest w ogóle strasznie ważna rzecz, bo przeważnie jest tak, w ciągu dnia pijemy mało, rozpoczynamy ten biwak i musimy się opić na zapas. No, uzupełnianie płynów to jest podstawa regeneracji, ale w nocy te płyny przypomną o sobie, a wychodzenie z tych wszystkich ciepłych rzeczy, szczególnie jeśli to jest, nie wiem, leżymy gdzieś na wąskiej, niewygodnej półce, no to... Także technika, jeszcze umiejętność sikania w śpiworze to jest bardzo cenna umiejętność, dlatego no, na przykład butelka po chyba Ice Tea, czy to są takie z większymi otworami, tak. Natomiast dla pań, no niestety jest to większy. Może no, ale to już jest to technika chyba już zobaczmy, super i ryzyko większe. Tak jest. No, powiązując temat spania z tematem gotowania, można też wykorzystać coś takiego, żeby w nocy się dobrzeć. Mamy to jest do sikania, to potem łatwo się pomóc. Z tego lepiej pijmy, nie sikajmy. To są butelki firmy Nalgin i to jest Source. Tutaj mamy jeszcze platy Pusy. Z tych butelek, gdzie tam jeszcze taki jeden ładny był? Z tych butelek ważne jest, żeby tu były takie butelki zwijane, takie, które wytrzymują wrzątek. Bo wiele z nich wytrzymuje do 60 stopni. Natomiast jeżeli tutaj nalejemy wrzątku, to mamy termofor i możemy sobie gdzieś tam to za pazuchę włożyć i nas jakiś czas. To też jest metoda właśnie na przetrwanie jakichś biwaków awaryjnych. I dlaczego należy nosić jakieś małe gotowanie, jeżeli możemy, no, bierzemy pod uwagę to, że możemy na noc nie wrócić. Jeżeli weźmiemy na picie termos, no to termos, w termosie mamy, nie wiem, pół litra, litr i koniec. Mając ze sobą tak... A takiego, no te kilkanaście litrów możemy sobie, no powiedzmy 10 litrów możemy sobie wyprodukować picia, a tym tak piciem jest. Się dogrzewać dwojako, to znaczy i wlewając w siebie, jak również stosując jako termofor, no i też pijąc. Mając ze sobą coś takiego, czyli kuchenkę gazową z małym kartuszem gazowym oraz coś takiego jak butelkę, możemy, tak jak Robert powiedział, wyprodukować, topiąc śnieg czy lód, możemy produkować ogromne ilości gorącej wody w rządku. I buteleczka po zwinięciu, tak jedno miejsca nam. Przy wadze mniej więcej takiej samej jak termos mamy zapewnioną wodę nie tylko w postaci 1 litra, ale 10, 15, 20, 30. Także to jest zdecydowanie dużo, dużo bardziej przemyślane rozwiązanie. Niektórzy producenci, możecie to sprawdzić przed zakupem, deklarują, że ta butelka wytrzyma wrzątek. Z tego co wiem, na pewno na dzień w swoich butelkach taką informację zawiera. Z tego co widzę na butelce Sousa, nie wiem czy będzie widać, będzie widać. Nie widać. Mi się przytrzyma. Tam jest napisane. Pomarańczowy znaczek, tak. Mamy tutaj napisane, że maksymalna temperatura to jest 100 stopni Celsjusza. Także taka buteleczka plastikowa, zwijana, naprawdę malutka, może trzymać wrzątek, może służyć Wam jako termofor na zimowym biwaku. E,
Ale trzeba, żeby ten rządek mieć, żeby ten rządek posiadać, trzeba gdzieś tą wodę zagotować. Chcieliśmy Wam pokazać kilka podstawowych, takich najbardziej, najczęściej spotykanych typów kuchenek gazowych, które stosowane są szczególnie na biwakach zimowych górskich. Chyba najczęściej spotykaną, między innymi ze względu na niski koszt, jest JetBoil. W tym wypadku jest to JetBoil Zip. JetBoil Zip. JetBoil był chyba pierwszy i w związku z tym nawet potocznie, tak jak nie wiem, Karimat mówi się na wszystkie maty, a pomimo, że to jest nazwa własna Karimora, to na wszystkie te kuchenki zintegrowane potocznie mówi się JetBoil, tak jest. To jest JetBoil Zip. JetBoil Zip to jest 0,8 litra i po spakowaniu wygląda tak. W środku JetBoil Zip waży 300... Bez kartuszy. Bez kartusza waży 300 gramów. Wszystkie te wagi możecie znaleźć również na stronie producentów. W środku możemy trzymać mały kartusz z gazem, idealnie się mieści. Jest tak przemyślany, żeby zajmował optymalną ilość miejsca oraz palnik, który nakręcamy na ten kartusz. Tutaj kartusze wykorzystywane w tych palnikach to są kartusze z gruntem nakręcanym. Trzeba też pamiętać o tym przy zakupie takich kartuszy, żeby nie zdziwić się, kupując kartusz, który służy do kuchenek z gruntem przebijanym. Oczywiście palniczek, to jest palniczek JetBoilowy. Tutaj masz... Tutaj jest Wind Boiler MSR-a. On jest cięższy, bo waży bez kartusza 440 gram. Garnek jest litrowy, więc trochę większy. Ja kiedyś używałem JetBoila, ale potem go sprzedałem i sobie tego MSR-a kupiłem. Pokaż palnik. Taka jest różnica od palnika? Znaczy różnica od palnika jest taka. Zobaczcie, po nakręceniu ten palnik JetBoila jednak tutaj widać ten palnik i widać coś się psuje i widać płomień i jeżeli gotujemy na wietrze, to jednak on jest dosyć wrażliwy na wiatr. Ten Wind Boiler, palnik jest całkowicie zabudowany. Bo palnik nie jest tu zasysa tylko powietrze, palnik jest tu, w ogóle nie jest widoczny. Przez te otwory wylatują spaliny. Druga rzecz, która okazuje się, że jest, że to nie jest tylko marketingowy chwyt, to jest kształt radiatora. Tu jest taki JetBoilowy, a tu jest w formie takiej jakby wirnika. Takiej wirnika. Wirnika. To rzeczywiście też jest istotne. No i sam palnik. To jest praktycznie normalny palnik, tylko obudowany. Tutaj mamy taki palnik, który ma bardzo dużą powierzchnię i to się żarzy na dużej powierzchni. To jest palniczek MSR-a. I z mojego doświadczenia jakby ten jest dużo bardziej efektywny, dużo lepiej się sprawuje i na wietrze, i na dużym mrozie. Natomiast, żeby nie było, że same plusy, ma jeden minus. Ponieważ tu w JetBoilu płomień jest dosyć skoncentrowany, da się go odpalić albo tym krzesiwem, albo zapalniczką, która nie ma już gazu, a daje samą iskrę. Tego od samej iskry się odpalić nie da, bo ten gaz jest zbyt rozproszony. Więc tutaj musimy mieć koniecznie zapalniczkę, która da płomień. To jest minus. Krzesiwem odpalisz to? Nie wiem. Chyba nie. Czy masz ktoś doświadczenie z rozpalaniem palnika MSR-a krzesiwem? Może? W reaktorze krzesiwo daje radę. Daje radę? No to tu też to napisał, że krzesiwo daje radę. A, no to tutaj też da radę, ale odpalenie tego jest dużo trudniejsze niż... I w związku z tym te palniki, one nieprzypadkowo nie mają na przykład piezo zapalnika, one by po prostu nie działa. Tak, są palniki z tym palnikiem, z tą iskrą, które tworzą tą iskrę
właśnie tym systemem i one bardzo często z tego, co... awaryjne to tak, jest. Tak, z tego, co widać w necie, zawodzą. Tutaj padło pytanie od jednego z naszych widzów. Jakie kartusze na zimę i jak zadbać, aby kartusz nie zmarzł, bo wtedy chyba ciśnienie maleje. Znaczy kartusze mają różne składy. Z tych gazów, które mogą się znaleźć w środku kartusza, najmniej lot gazem i najwyższą temperaturę tej lotności ma butan. Potem jest izobutan i potem jest propan. I zimowe kartusze mają przeważnie mieszankę izobutanu z propanem lub butanu z propanem. Są też kartusze, już nie pamiętam, chyba tej Optimus czy Primus, takie, one takie ciemnobrązowe są, które jakąś mają tam siateczkę w środku, która ułatwia odparowywanie tego gazu. Natomiast nawet przy tych mieszankach mamy taki minus, że jeżeli ten kartusz sobie tak po prostu postawimy i tam jest na przykład mieszanka butanu z propanem, to najpierw nam się wypali ten propan, potem będziemy mieli połowę kartusza, słyszymy, no z pół kartusza jeszcze jest, a on w ogóle nie chce palić. Na przykład przy temperaturze, nie wiem, minus 15 czy coś. Więc no, metodą jest tak, na przykład trzymanie kartusza. Można mieć malutkie naczynko, i troszkę do tego naczynka, najlepszy to byłby płytszy talerzyk, do tego naczynka wlać troszkę wody, którą najpierw sobie stopimy i kartusz trzymać dnem w wodzie. To nam zapewni to, że cały ten układ nie zejdzie do temperatury niższej niż 0 stopni. Oczywiście po jakimś czasie ta woda zamarzmi. Można to trzymać, można, nie wiem, jakąś małą świeczką przygrzewać, a najlepiej mieć kartusze napełnione czystym propanem. Aczkolwiek jest to niebezpieczne, bo zdarzały się wypadki, że ktoś na przykład zostawił na balkonie nasłonecznionym taki kartusz i on wywalił. To Chmielowi chyba tak się stało. Komuś tam w samochodzie pod tylną szybą też się zdarzyło. Ale z tym, że no, czystym propanem to napełniają niektórzy koledzy amatorzy, którzy mają odpowiednie wężyki, mają dostęp do gazów technicznych. No propanem jakoś tam, no oni wiedzą jak to napełniać, żeby nie było niebezpieczne, że tam nie wiem, 20% się pustego kartusza zostawia czy coś takiego. Ale sam czysty propan to nie wiem, minus 20, minus 25 stopni w ogóle nie ma żadnego problemu. Innymi patentami też dyskusyjnie bezpiecznymi, trzeba wziąć to pod uwagę przy ich stosowaniu, jest na przykład ogrzewanie palnika i samego kartusza z gazem innym palnikiem. No trzeba to trzymać nad tym palnikiem, to jest bardzo niebezpieczne, ale w sytuacji krytycznej daje radę. Innym rozwiązaniem stosowanym przez również spinarz alpinistów jest patent, który nazywa się, może go nazwać pod nazwą Alpine Bomb. Polega na tym, że taki kartusz, na taki kartusz nakłada się filcowy, materiałowy taki gondonik. On ma za zadanie trzymać tą temperaturę oraz od samego palnika, na przykład takiego jetboilerowego, prowadzi się miedzianą blaszkę, która nagrzewa się od samego palnika. I ta miedziana blaszka dotyka do kartusza i jest dociśnięta tą neoprenową nakładką. To jest bardzo niebezpieczny patent. Szczególnie w namiocie. Szczególnie w namiocie. Sporo ludzi straciło przez niego palce, także naprawdę naprawdę trzeba wziąć to pod uwagę, ale jest to również rozwiązanie wykorzystywane poprzez skórzysku. Z tym, że na przykład w tym windboilerze i tak bardzo zabudowanym palniku tego się nie da. Tego się nie da zrobić. Już na przykład jest właśnie najbardziej to się bardziej używało przy takich otwartych, zwykłych palnikach. Tak jest. Oczywiście rozmawiamy tutaj o systemach zabudowanych, są również systemy otwarte. Zaraz Wam coś takiego pokażę. Widziałem u Ciebie. A tam jest, stoi, tak. A jeszcze z zabudowanych najbardziej efektywny, czyli najszybciej gotujący i najmniej podobno gazu zużywający, najbardziej wydajny, to jest reaktor. Reaktor.
No, no, ma... Nie wiem, ja nie używałem nigdy tego reaktora. Może ty go opowiesz. Nie, bo to jest nie nasz, nie. Tutaj szlaka, nie. Nie można reaktora tak trzymać, bo on nie ma tutaj osłony. Tu jest taka rączka, jakoś tą się rączkę odkłada. Nie ma też tego sprzęgania spalnikiem. To także to jest raczej taki bazowy trochę. Ale go tu jest dużo lepszy. Na przykład takie systemy do podwieszenia tego gdzieś tam. Tu znajduje się palnik takiego reaktora. To podobny jest do tego windboilera, ale podobno jakby według testów on jeszcze lepiej pali. I tutaj ten palnik, ten garnek na ten palnik nakładamy. W przypadku jetboila ten palnik, bo nie zasprzęga się. W przypadku jetboila trzeba to też. Kubuś podesz może? Istnieje możliwość sprzęgania ze sobą palnika i samego garnka, przez co ten palnik nam nie spada. I tak samo w windboilerze. Tak samo w windboilerze. Taką kuchenkę, taki system z podłączonym pod tym kartuszem można trzymać albo nawet podwiesić w namiocie. Są specjalne konstrukcje, które pozwalają na to, żeby coś takiego wisiało na, powiedzmy, pod szczytem namiotu. Przy okazji ogrzewało namiot, ale tutaj trzeba też uważać, żeby ten tlenek węgla mógł się wydostać na zewnątrz namiotu i nas nie zadusił potem w nocy. Także to jest ten reaktor. Podobno według testów najszybciej gotujący, zużywający najmniej paliwa. No tak jak widzicie, ma swoje wady i zalety. To jest garnek 1,7 litra. Naprawdę można tutaj dużo wody zagotować albo dużo lodu stopić. To też jest istotne. Topiąc lód, żeby uzyskać wodę, ten lód w dużej objętości wkładamy, uzyskujemy z niego stosunkowo małą ilość wody. Też trzeba wziąć to pod uwagę przy takim małym jetboilu zipie, jaki wam prezentowaliśmy. Bardzo dużo tego lodu włożycie, mało tego lodu włożycie, jeszcze mniej tej wody otrzymacie. Przy czymś takim już troszeczkę więcej. Jak mówisz o gotowaniu, znaczy topieniu śniegu czy lodu, to bardzo ważną rzeczą jest, żeby na początku włożyć troszeczkę tylko tego i na bardzo małym płomieniu, żeby na dole, na dnie garnka powstała warstwa wody. Bo jeżeli wrzucimy, nie wiem, bryłę lodu i od razu damy gaz na maksa, to nam może w ogóle spalić dół garnka. I potem na przykład, jeśli kolejne, coś tam się wyświetliło, jak kolejne porcje wody topimy, to warto troszeczkę wody zostawić z tamtego poprzedniego. Jeszcze a propos gotowania na słabym gazie, tutaj nie mamy takiego palnika, ale sobie przypomniałem. Są palniki, które są na wężyku i palnik jest osobny od kartusza, na nóżkach. Tak. Przeważnie one są troszkę większe. Ostatnio się pojawił też windboiler w wersji takiej, też, że na stojaczku jest palnik i przewód. Jeżeli i wtedy uzyskujemy możliwość odwrócenia kartusza. Często te palniki, one powinny mieć coś takiego, że ten wężyk przechodzi w taki wężyk mosiężny, który idzie przez palnik. Jeżeli kartusz ustawimy w ten sposób, to taki palnik będzie nam niezależnie praktycznie od temperatury na każdym, nawet najbardziej dziadowskim gazie palił, dlatego że ten gaz w postaci płynnej będzie nam przepływał tym wężykiem, czy będzie działał tak jak palnik na benzynę. Będzie działał ten, idącym przez płomień, będzie nam przechodził w fazę gazową i będzie nam paliło. I wtedy to jest metoda na palenie na dużym mrozie, na słabym gazie. Czyli odwrócony kartusz. Tak jest. Jeszcze warto wspomnieć, że przy kuchenkach typu jetboil albo przy kuchenkach typu windbender, tutaj ten garnek jest obudowany taką neoprenową okładką, która pozwoli nam nie oparzyć się trzymając taki garnek, taki palnik w ręku, ale również
możemy z tego korzystać jako kubka. Możemy z tym zrobić sobie owsiankę, kawę, herbatę. Nie musimy nosić ze sobą dodatkowego kubka. A drugi kubek akurat to jest popękany, ale w tym on nie ma. Bo... A, ten też tak, ogólnie Bernery mają osłony radiotera, które również ten też, tylko nie mamy go ze sobą. Dzisiaj mają takie właśnie osłonki radiotera, które też służą jako kubeczki. Także jeszcze może przy okazji opowiem śmieszną sytuację. Jetboila nie można postawić bezpośrednio tak. Do tego służy, przepraszam, to chodzi o ten palnik. W drugą stronę. Mhm. Gdzie jest ten palnik? Na ten palnik jakiś garnek. O. Ale jest przekładka. W windboilerze czy windburnerze nie ma takiej możliwości, natomiast jetboil ma taką nakładkę dystansową, że można normalny garnek używać tego, ale jeśli się nie założy tej nakładki, to jego koledzy kiedyś spalili jetboila na obozie, bo zostawił, zjęli tak, a to sobie też ugotujemy. I postawili garnek bezpośrednio tak, płomień poszedł dołem i całą tą część plastikową po prostu się zrobiła płynna i skapnęła. A niestety nie był to zip, tylko to był ten najdroższy taki, że tak jak on się nazywa. Jest pytanie, a jak oceniacie takie palniki, paliwa ciekłe w niższych temperaturach? Ja kiedyś miałem taki, ale to jest strasznie kłopotliwe, to jest tak ciężkie na benzynę, albo właśnie tam na różnej, a to na naftę, były takie wielo, to MSR się specjalizował. Była butelka, do tego pompka tam się pompowało, ale tak, rozpalenie tego, jednak ten płomień no jest kłopotliwy, to wszystko jest ciężkie. Nie wiem, na wyjazd w zimowe Himalaje do bazy, no to myślę, że to jest dobre. Gdzieś, żeby z tym chodzić wyżej, to raczej chyba nie. Wiadomo. Ja już się nie przekonałem. Trzeba też wziąć pod uwagę, że sprzęt typu, sprzęt ogólnie, każdy, o którym dzisiaj mówimy, jest to sprzęt wielozadaniowy. On nie musi wam tylko i wyłącznie służyć w górach wysokich, podczas jakichś zimowych eskapad. Możecie go równie dobrze używać podczas wyjazdu, czy to trekkingowego, czy to wyjazdu bikepackingowego, czy to wyjazdu innego turystycznego, kiedy potrzebujecie miejsca, żeby się przespać, w czym spać albo na czym gotować. Ja ze swojego doświadczenia powiem, że na przykład palniki na właśnie paliwo ciekłe są bardzo często stosowane w turystyce motocyklowej. Dlaczego? Nie musimy ze sobą wozić za każdym razem kartusza, tylko paliwo do kuchenek wozimy razem ze swoim pojazdem i mamy go bardzo dużo dostępnego, dostępny jest w każdym możliwym momencie. Łatwo je uzupełnić. Na przykład w krajach, ewentualnie w rejonach, gdzie mamy bardzo ciężki dostęp do kupna takiego gazu. Nie możemy ich przewieźć samolotem. Nie możemy ich przewieźć samolotem, ewentualnie pokonujemy bardzo duże dystanse, czy to w turystyce motocyklowej, czy rowerowej. Czasami kupić na środku pustyni kartusz z gazem, szczególnie nakręcany, który pasuje do naszej kuchenki, który nie jest dziadostwem, gdzieś w Azji Centralnej, czy na jakimś kompletnie innym odludziu, jest ciężko. Za to benzynę albo naftę możemy dostać praktycznie w każdym zakątku ziemi i taki palnik będzie nam wszędzie działał, lepiej lub gorzej, ale będzie działał. Ten wrzątek będziemy mieli, dzięki temu będziemy mieli tą kawę, to jedzenie, to dogrzanie się w nocy. Kuchenkę na paliwo płynne można też przewozić samolotem, a tak jest. Gazowego nie. Tak jest, kuchenka. Oczywiście, bez tego no oczywiście. Tak. Ale paliwo płynne jest łatwo kupić. Samą kuchenkę można przewozić samolotem, tylko zbiorników na paliwo, tak? Tak, zbiorniku na paliwo gazowe nie można przewozić samolotem, zbiornik pusty na paliwo płynne można przewozić samolotem. Także tak to też jest, to też jest mały tutaj ewenement. Co jeszcze mamy? Także to są kuchenki. W ten sposób ten wrzątek możemy otrzymać. Inne patenty, jeżeli chodzi o kuchnię zimową? Już jakoś nie, no
Raczej są to uniwersalne. No, się nosi. Defilizaty, tak jest. Ogólnie są to raczej uniwersalne patenty, które stosujecie latem, będziecie je również wykorzystywać zimą. Tutaj coś takiego, że tak powiem, odmiennego od innych pół roku, to jest właśnie to dogrzewanie się wrzątkiem w nocy, ewentualnie stosowanie tego palnika, całego zestawu zamiast termosu, jako zamiennika termosu. Jeżeli chodzi o inne takie patenciki, takie triki zimowe, które mógłbym Wam tutaj przedstawić. Na przykład tu łyżka, która jest wygodna do liofów, bo liofy przeważnie są głębokie, więc przydaje się łyżka. O, taka rozkładana. Warto mieć łyżkę długo. Tak jest, żeby ręce w liofie nie były całe. Okej, okay. Jesteśmy na takiej zimowej eskapadzie. Troszeczkę czasu tej zimy spędzamy w tych górach, czy jesteśmy na jakiejś wyprawie, ale okazuje się, że nagle nasza puchówka, nasz śpiwór, nasz namiot został uszkodzony. Jak to można rozwiązać? Tak, można to rozwiązać zwykłym, standardowym, klasycznym silver tape'em, ale ewolucją tego silver tape'a jest coś takiego, co trzyma tutaj Robert, to jest taśma żeglarska, taśma do naprawy żagli. To jest taśma, która swoją strukturą bardzo przypomina materiał, z którego są zrobione nasze kurtki puchowe, nasze piwory puchowe. Jest ona w jakimś stopniu membranowa, także ten transfer wilgoci również przez coś takiego się odbywa. Jest bardzo wytrzymała, przede wszystkim odporna na wilgoć, jako taśma do żagli żeglarskich, do żagli jakikolwiek, musi ona wytrzymywać wilgoć, musi ona wytrzymywać ciężkie warunki, jest bardzo odporna na ścieranie, także to jest bardzo fajny sposób. Tej taśmy nie musicie wozić ze sobą całe rolki, możecie sobie uciąć troszeczkę, ona tutaj ma papierową część, którą się odkleja i ten klej, że tak powiem, jest zawsze gotowy do działania. Taki mały kawałeczek warto ze sobą wozić zawsze, czy to na wyjazdy zimowe, obozy, czy to na jakieś wyprawy, żeby naprawić sobie kurtkę, naprawić sobie śpiwór, ewentualnie nawet i naprawić sobie namiot, kiedy zdarzy nam się jakaś nieszczelność, coś przycięliśmy rakiem, przycięliśmy. Tak jest. Także to jest naprawdę fajny patent, warto w coś takiego zainwestować. Taka rolka kosztuje około 40 zł, a może Wam uratować naprawdę czasami zimą dupę. Z doświadczenia z naszego tegorocznego wjazdu blankowego, taką taśmą można nawet w pewnym stopniu naprawić termaresta. Zdarzyła się sytuacja, gdzie jedna z naszych mat miała delikatnie puszczający powietrze zawór główny i ten zawór w pewnym stopniu został naprawiony taką taśmą. Także coś wielozadaniowego, naprawdę warto coś takiego zainwestować. Kupując rolkę, starczy ona Wam do końca Waszych wspinaczkowych zimowych dni i obsłuży naprawdę wielu pacjentów, którzy czegoś takiego nie mają, także warto zainwestować. Ktoś tutaj pisze o taśmie do naprawy spadochronu jako zamiennika czegoś takiego. Taśma żeglowa jest gruba, ale może być to silver tape. Taśma spinakerowa. Spinaker to też żagle. Tak jest, kupiłem taką taśmę w sklepie żeglarskim, prosząc o taśmę do naprawy żagli. Także taki patencik też działa. Inny patent, biwakowy, zimowy, który ja osobiście stosuję, nie tylko zimą, również latem, są to worki. Worki wodoodporne, mamy tutaj worek Sipsamita, bardzo cienki, widzicie przez niego moją dłoń, także ten materiał jest naprawdę cieniutki, tutaj jest troszeczkę grubszy, a tu już jest bardzo gruby worek. W takim grubym worku możemy na przykład nosić sobie nawet wodę do naszego obozu z najbliższego potoku, jeżeli nie mamy dużego naczynia, on tej wody nie wpuści, ale również tej wody nie wypuści. Do czego stosować coś takiego? Idziemy sobie zimą na biwak, czy to jedziemy na jakąś wyprawę, nawet nie tylko zimą, przede wszystkim organizacja sprzętu. Wsadzamy na przykład do worka o kolorze żółtym, wsadzamy nasze ciuchy. Do worka o kolorze szarym wsadzamy elektronikę, wsadzamy bieliznę, cokolwiek innego. Takie worki mogą również służyć jako pokrowce na śpiwory, na maty. Jeżeli odpowiednio dobierzemy rozmiar, będą pasowały idealnie, mają wiele wykorzystań, wiele zastosowań. Te grubsze worki są bardzo wytrzymałe, możemy je w przypadku uszkodzenia naprawić tą taśmą, tak jak ja naprawiałem swój woreczek.
pozwala nam to lepiej zorganizować nasz biwak, nasze pakowanie w plecaku. Chroni przede wszystkim zawartość w środku przed wilgocią, mając w takim woreczku na przykład ubrania, czy to z merynosa, czy ubrania na zmianę, mamy pewność, że nawet jeżeli pyłówka bardzo dużo śniegu wprowadzi do naszego plecaka, ten śnieg się nie roztopi, nie zamoczy naszych ubrań, nie zamoczy naszej elektroniki. To jest niewielki koszt, a po bardzo ułatwia życie organizacji i potem użytkowanie się. Oświetlenie. Jadąc zimową porą w góry, czy to góry wysokie, czy to troszeczkę niższe, nawet nasze Tatry, trzeba brać pod uwagę fakt, że bardzo szybko robi się ciemno. Robi się ciemno około godziny 15-16. Musimy sobie jakąś tą ciemność potrafić rozświetlić. Na rynku mamy mnóstwo rodzajów czołóweczek, czy to taki klasyczny Black Diamond, posiadający dwie tutaj diody LED bardzo mocne, świecący trybem białym lub czerwonym, z różnym natężeniem światła. Tutaj ciekawość od Tesla, Tesla Swift, czyli czołóweczka, z tego co wiem. Najnowsza, bardzo miałeś okazję widzieć, tak jest, na Jastrzębiu, automatycznie, jak ona daje. Tak jest, ona automatycznie dostosowuje jasność do warunków, ale przy trybie turbo świeci naprawdę mega, mega mocno. Oczywiście wtedy ma ograniczony czas działania, ale możemy oświetlić sobie całą ścianę spinaczkową. Przy niej jakby niedogodnością jest to, że akumulator jest niby wymienny, ale jest to trudne do wymiany. No praktycznie można powiedzieć, że jest prawie niewymienny, więc trzeba ją ładować gdzieś. Tak jest. Ale jak dotychczas, no nawet z jakimś tam nocnym powrotem, to jakby te wskaźniki zużycia mało się wyczerpuje. Więc właśnie do jednodniowej akcji powinna wystarczyć. Natomiast przy tej to jest patent, znaczy podobno do zebry, tylko to nie jest zebra. Czołóweczka dobrze znana, znaczy patent dobrze znany w waszym klubie jako czołówka Caymana. Tak, zebra była tak, czołówką Caymana to była chyba spopularyzowana przez siebie czołówka. Chyba ją wyczaiłem gdzieś. Tak jest. To jest konstrukcja Armytech Wizard. To jest, że tak powiem, najnowszy odpowiednik zebry, który możecie dostać na rynku. To jest chyba lżejsza, bo on ma tutaj ten magnes, nie, z tą ładowarką. Tu też jest magnes ładowarką. No właśnie to, i to ciężkie jest to. Takie rozwiązanie, to też bardzo fajna czołóweczka, ma na magnes, który możecie sobie gdzieś do jakiejś części stalowych przymocować. Ma również klips, którego akurat w tym momencie nie ma, możecie go sobie wpiąć gdzieś w kurteczkę czy w plecach. Zasilana jest w przeciwieństwie do, tak jak tutaj mamy zasilanego Black Diamond na paluszkami, także takie paluszki musimy nosić ze sobą. Tutaj Petzl Swift, to jest, tak jak powiedział Robert, zasilany własnym akumulatorem, który bardzo ciężko jest wymienić i to jest minus takiej czołóweczki, mimo że bardzo fajnej. A to jest odpowiednik zebry, czyli właśnie ten Wizard, zasilany ogniwami 18650, ogniwami akumulatorowymi, które możemy ładować ponownie. Jedno takie ogniwo wchodzi do zebry. No i też warto by takie ogniwa ze sobą nosić zapasowo. Wyczajonym patentem tutaj już przeze mnie jest na przykład coś takiego jak powerbank, w którego środku znajdują się dwa ogniwa 18650. Oprócz tego, że jest to powerbank z wyjściem USB oraz ładowaniem micro USB, jest to również, tak jest, ładowarka tych ogniw. Także nie potrzebujemy dodatkowej zewnętrznej ładowarki, tylko takim lub takim patentem możemy naładować te ogniwa, czy to w schronisku, mamy przy okazji ze sobą powerbank, albo zapas do czołóweczki, tak jest. Znaczy ta czołówka jeszcze ma taką zaletę, i to i zebra, że wymiana baterii jest tak łatwa, że nawet mając ją założoną na głowie, tak jest. Po prostu odkręca się, wysypuje się baterię jedną na rękę, wkłada drugą i przykręca. Plusikiem do środka zakręcamy i lecimy dalej. A to jak ja na przykład ten powerbank taki, tutaj kabelek tylko jeszcze do tego jest potrzebny, z tego można naładować tą czołówkę, można jako opakowanie, bo to na jakimś chińskim tym kosztowało chyba, nie wiem, $3 samo to opakowanie bez baterii. Więc no, prawie grosze. Można jako opakowanie do baterii, można z tego ładować telefon. Z tych dwóch bateryjek smartfona, nie wiem, dwa razy do pełna się naładuje.
No jeszcze kiedyś jak paliłem tego takiego elektroniczne, ten ciumkator, tak zwany, to jeszcze te baterie do ciumkatora. Takie, no, e-papierosów. Ktoś tutaj pyta, jak się nazywa ta czerwone cudo, to X-Star. Ten patent, akurat ten patent będę opisywał w niedługim czasie na forum KW, także będzie tam podana cała specyfikacja, jak długo się takie przeciętne ogniwa ładują, jak długo wystarczają z odpowiednimi pomiarami elektrycznymi, jako taka ciekawostka. Coś takiego w wolnej chwili się pojawi, kiedy ta wolna chwila się pojawi. To należy nosić nawet ze względu choćby na, ze względu na telefon. Tak jest. Nam może się wyczerpać, a zawsze musimy mieć możliwość wezwania pomocy czy coś takiego. Więc no, w warunkach zimowych takie powerbanki również warto nosić zabezpieczone przed chłodem. Jak wiadomo, w niskich temperaturach te baterie wytrzymują, te akumulatory wytrzymują dużo krócej, ta pojemność się zmniejsza, także warto takie akumulatory, taki powerbank, czy akumulatory, czy baterie trzymać, czy to w rękawicy, łapawicy puchowej, czy to zawinięte kurtkę puchową, czy jakieś inne ciuchy, to naprawdę może bardzo fajnie przedłużyć żywotność baterii. W przypadku na przykład takich klasycznych czołóweczek, które większość z nas posiada, bardzo dobrym, ciekawym patentem w sytuacji, kiedy taka czołówka nam wysiada, kiedy musimy wymienić baterię, wymiana takich trzech bateryjek wiąże się z tym, że są to nadal trzy bateryjki. Te bateryjki mogą być schowane gdzieś głęboko w plecaku, dlatego a część przy wymianie ludzi, takich trzech małych, to takie słynne z Broadpiku, ale ten Małek tam, że 40 minut w zejściu zmienia baterię. Tak, jeżeli przyjdzie nam robić coś takiego po ciemku, to tak jak mówi Robert, sytuacja jest dramatyczna. Bardzo dużo spinaczy zimowych, czy ogólnie zimowych burzystów nosi ze sobą drugą czołóweczkę, gdzieś na wierzchu przygotowano dużo mniejszą, najczęściej zasilaną tym samym typem baterii, po to, żeby w przypadku, kiedy taka czołówka nam padnie, musimy wymienić baterię, zdejmujemy ją, zakładamy tą, którą mamy gdzieś schowaną na wierzchu, możemy sobie doświetlić wymianę baterii w tej dużo mocniejszej, dużo wytrzymalszej czołówce. Także to jest taki patencik oświetleniowy. Z innych patencików, no to są takie rzeczy prozaiczne, ale nie każdy z nas o tym na przykład myślał albo rozmyślał w wolnej chwili. Są na przykład przewody do ładowania telefonów. Jest to przewód z podwójną końcóweczką. Mamy tutaj USB typu C i mikro USB po rozłączeniu, także możemy naładować telefon swój oraz telefon naszego partnera, który niekoniecznie musi mieć ten sam typ ładowania telefonu. To jest coś, co może mocno ułatwić życie, kiedy na przykład jeden telefon nie ma zasięgu, a drugi ma i możemy dzięki temu tylko i wyłącznie wezwać pomoc. Z innych ciekawych rzeczy, takich przydatnych przy biwaku, ogólnie przy stosowaniu, czy to przy śpiwo, czy to przy plecakach, czy to przy organizacji bagażu, są to na przykład takie sztywne troki. Te sztywne troki to jest tak naprawdę odpowiednio przygotowany, ogumowany drut. On jest dosyć sztywny, ale w rękach spokojnie się zwija. Możemy sobie na przykład owinąć namiot, czy owinąć sobie śpiwór, czy inną rzecz, która wymaga tego owinięcia, żeby nie rozwijała nam się, żeby stabilnie gdzieś tam w naszym bagażu się znajdowała. Możemy sobie na przykład do troków, do tych daisy chainów plecaka coś takiego przełożyć. Przekładamy sobie jedno na górze, drugie na dole i nagle coś takiego jest w stanie utrzymać dodatkowo na zewnątrz plecaka namiot. Niewielki namiot kilogramowy, 1,5 kilogramowy, ale jest to na tyle stabilne, na tyle mocne, że to wytrzymuje i jest dosyć komfortowe. Jak to, że tak powiem, zawinąć? Po prostu bierzemy, łapiemy dwie końcóweczki i tak jak drucik. Gdzie to się kupuje? Zwijamy ze sobą. Sklepach turystycznych. Tak, który się nie złamie. Tak jest. Jest to rozwiązanie dostępne w sklepach turystycznych, w Multeneksie, w Skalniku, w innego typu miejscach można coś takiego zakupić w niewielkich pieniążkach, a mocno potrafi ułatwić życie. Zamiast repa, zamiast takich rozwiązań, które czasami zawodzą, to jest dość bardzo wytrzymałe i bardzo potrafi ułatwić życie w przeróżnych sytuacjach. Jeżeli chodzi o pytania związane ze sprzętem, bo bardzo dużo sprzętu dzisiaj Wam zaprezentowaliśmy i na pewno byście chcieli się dowiedzieć, co dokładnie pokazywaliśmy, czy to jeżeli chodzi o śpiwory, czy to jeżeli chodzi o typ namiotu, czołówek, palników i tak dalej. W momencie, kiedy uda nam się ten film opublikować na platformie YouTube do obejrzenia, że tak powiem,
poza dzisiejszym live streamem, pojawi się również dołączona do tego lista sprzętu, który dzisiaj prezentowaliśmy. Także jeżeli będziecie mieli wątpliwości, czego, co pokazywaliśmy, co chcielibyście sobie zakupić albo poczytać więcej, to będzie taka informacja na pewno zawarta. A teraz czas na wasze pytania. Spakować może, na wspinanie. Na wspinanie. Tak jest, Robercie, to może nam powiesz. Znaczy tak, na zimowe wspinanie, bez biwaku, to spokojnie wystarczy jakieś tam 20 parę litrów. Jak chcemy na dłużej, to na przykład ptaki, to jest akurat ten Makalu Simonda, on tam do 70 litrów chyba ma, ale powiedzmy, że bez komina to jest on się, no, nominalnie to jest 45 litrów. I 45 litrów to jest w zupełności wystarczający plecak, jeśli dwie osoby będą miały plecaki po 45 litrów, żeby się spakować na kilkudniowe wspinanie z biwakami. Akurat inny plecak, ale podobnej wielkości, też 45 litrów. Pakowałem się ze sprzętem biwakowym i wspinaczkowym zimowym na czterodniowe wejścia i to się da. Tutaj no także tu możemy jeszcze wywalić klapę, żeby nam nie przeszkadzała. I teraz tak, jeżeli wspinamy się w trzy osoby, to w ogóle nie ma problemu, bo wtedy jeśli droga jest trudna, no to prowadzący niech idzie bez plecaka, resztę rozkładamy na dwa. Jeśli wspinamy się w dwie osoby, to już na podejściu warto rozpakować tak, że do jednej osoby idzie głównie sprzęt, a do drugiej sprzęt biwakowy, gotowanie, jedzenie jakieś tam i tak dalej, i tak dalej. I ten plecak, z którego wypakujemy sprzęt, to będzie plecak, z którym będzie się wspinał prowadzący. To będzie plecak lekki i będziemy zmieniając prowadzenie, zmieniać również to, to po prostu prowadzący wspina się wtedy z lekkim plecakiem. I z czymś takim, powiedzmy tej wielkości, spokojnie na te kilka dni można się spakować. Jeżeli już po biwaku jesteśmy, to możemy na przykład tego kilka spaliśmy, dajmy na to, nie w namiocie, a w płatkach biwakowych. Możemy śpiwu, czy tam tego kilka, czy coś, możemy po prostu zostawić w płatki biwakowej, ponieważ ona jest wodoodporna, no to nie musimy tego ładować do tych worków dodatkowych i ładujemy to po prostu tak na, jeśli to się dobrze zgniecie, powietrze się z tego wyciśnie, to wcale nie będzie więcej, nie masz materacy jakiejś. Materacy, mapę jakąś? No ten mały taki, to był ten złożony, tak był, tak byle jak. No to rozkładaliście. Nie. Zaginął. Ktoś pod pierwszy. Psy pewnie wyrosły. A, tu jest. To sobie też jakoś o ciar. Mocno to ugniatamy, ładujemy to nasze gotowanie, ładujemy ileś tam liofów, może jeszcze coś, w każdym razie bez, zobaczcie, że mamy tak kompletny biwak z gotowaniem, mamy gdzieś tam, nie wiem, 1/3 na dnie plecaka, także plecak 45 litrów to naprawdę jest wystarczający, żeby na wspinanie się wybrać na, nawet na kilka dni. Oczywiście nie ma mowy wtedy, żebym tu, nie wiem, mycie, kosmetyczka, koszulka na zmianę i tak dalej. No, to po prostu w tych jednych ciuchach i cały czas, no ale jak ktoś się gdzieś tam w górach, to i tak nie ma możliwości. Tak jest. Tak jak mi się wydaje, tematy, o których chcieliśmy wam dzisiaj powiedzieć, chyba już wyczerpaliśmy. Panele solarne było. Pytanie o panele solarne, Robert, czy masz doświadczenie? Nie mam. Myślę, że podczas następnych wyjazdów, jeżeli nam się uda, to będziemy testować panele solarne. Znaczy, jeśli chodzi o panele, no to znaczy zasilanie, to nawet typu, nie wiem, tydzień, nie biwakowałem dłużej niż tydzień w takich miejscach, gdzie nie ma możliwości żadnej
naładowania. No i powiedzmy telefon, jakiś tam aparat czy coś, to obskakiwałem tym, plus jeszcze kilka baterii, tych, znaczy akumulatorów. 813. Także może przejdźmy, jeżeli ktoś zaraz ma pytania, to śmiało te pytania jeszcze zadawajcie. Jesteśmy w stanie tutaj na nie odpowiedzieć. Może. Być może. Tak, być może. Okej. Jeżeli komuś z Was przypomną się pytania, to będzie można je zadawać pod filmikiem na YouTube, jeżeli taki w momencie, kiedy takowy się pojawi. Możecie naciskać delikatnie na Jakuba Sipka, żeby taki filmik jak najszybciej się pojawił, bo on jest za to odpowiedzialny. Także chciałbym podziękować naszemu zapleczu technicznemu, Jakubowi, który tutaj na laptopiku dzielnie czytał Wasze komentarze i to ogarniał, oraz Amecie, która nam również bardzo dużo pomogła. Przypilnowała pieski, żeby mocno nam nie rozrabiały. Także mamy tutaj naszych dwóch uroczych dwie urocze pomocnice, tak? Piękne asystentki. No ja już się nie zaliczam. Trzy piękne asystentki. Także czy Kuba może jeszcze raz wejść do tej żółtej płachty, bo chce zrobić z tego wolę. Śmiało, Kuba. Nie będzie lepszej okazji. Właśnie. Cinek, jakby poprosił o to ktoś inny, to bym tego nie zrobił. Poprosił Cinek? Cinek. Nikomu można odmówić. To jest dobry chłopak. Dobra. Ta płata żółta to się nazywa firma RAF, Andes 2 chyba to się nazywało. Czy nabrałem na kwarantannę jeszcze? Także Cinek lub Mema, tym humorystycznym akcentem chciałbym Wam podziękować za obecność. Dzisiaj... Chcę raczej pobrać wybaz do końca. Do końca wytrzymało z nami 30 osób, także cieszę się, że aż tak dużo osób chciało nas słuchać. Ile ważą prezentowane płachty? 550 gram. Sztuka. Około 550 gramów sztuka. Godność ważna. Ta płata waży Jakuba godność, tak. Także ja kończę nagrywanie.